Dzisiaj, kurde, ten, oglądamy jakieś motory. Muszę coś kupimy fajnego. Proszę bardzo. Takie coś. Jedzie. Ciekawe, gdzie się pali. A tak naprawdę to, kurde, jesteśmy w takim muzeum dla dzieci. Pokażę wam mniej więcej, co tu można fajnego zobaczyć. Takie motorki. Tylko, że nie działa. O, tutaj działa. Tak? Czekaj, jak to się odpala. Tylko światła zmienia. Nie, to coś nie działa, albo nie umie. Co tu jest dalej? Tutaj dziewczynka sobie jakaś jedzie. O, bo to tak może jechać i tu jest taki monitorek i sobie kręci, cyk, cyk. Tak to działa. Tutaj mamy jakiś ten, o proszę. Mały sprzedaje pizzę. Jest piec do pizzy. Jest piec do pizzy, jest wszystko. Fantastycznie. Dziewczynka sobie śmiga autobuskiem. O, spoko, spoko. Tu co tu jest? Jakiś sklep spożywczy. Sklepik spożywczy. Dziewczynka na kasie. Kurde, elegancko tu jest. Ciekawe, czy jest polska kiełbaska. Zaraz znajdziemy. Tam już nie można wchodzić. Nie wiem czego. Nie można tędy wchodzić, czy nie można wychodzić? O, pozamykane, muszę iść naokoło. O, to jest po to zamknięte, żeby zakupów ktoś na lewo nie wynosił. Proszę bardzo, poczta. Poczta. To co tu jest? Jakaś weterynaria. Można sobie zrobić tego. Można sobie zrobić, zbadać jakieś zwierzątko. O, proszę bardzo. Kurde. Elegancko. Żabka. Jest nawet chyba waga. Ciekawe, ile waży. O, waga się w drugą stronę poszła. Proszę bardzo. Kurde, dużo tego jest, nie chcę wam nic ominąć, ale tu jest tak, jest poczta. To co to jest? O, bank. Może jakąś pożyczeczkę mi ktoś da. W banku, kurde, najmniej ludzi siedzi, popatrzcie. Pusto. Nikt nie chce być bankowcem. Bankowcem nie chce nic być. Tu jakiś mechanik. Proszę bardzo. Można sobie samochód, kurde, ten. Można sobie samochód zrobić. Fantastycznie. Okej, tu już nie ma nic. Idziemy jeszcze tam. No, dla dzieci spoko zabawa. To co to jest? Nie wiem co. O, do dźwiga. Do dźwiga. Do dźwiga coś. Ale o co tu chodzi? To nie wiem. To nie wiem. Tu jest jakiś kącik. Kącik. Kącik stolarski. Tak? Tak. O, stolarnia. Można sobie jakieś tubajfory pobudować. Proszę bardzo. Tyle sprzętu. No jest coś tu robić. Tam jeszcze na zewnątrz są jakieś atrakcje. Jaki piękny widoczek. To co tam jest? Tam jest dla dzieci takich małych. To nie idziemy. Dla dzieci bardzo małych. No i co? I tędy. Jest tego trochę. Atrakcji. Jest mnóstwo. Tutaj jakiś pstryczek, plac. Tutaj takie duże.
Idziemy sobie w tamtą stronę. Tu są takie patenty składania rureczek stół do klocków, raczej w sensie, że do nie klocków, takich jak klocków, tylko ten. Kurde, jest tego mnóstwo. Tu jest już taki plac dla mniejszych dzieci. Tamto też jest fajnie zrobione. O, i ognie. To jest też fajne. Wygląda jak ogień normalnie z daleka. A w środku... A w środku dzieciaczki sobie chodzą. Tu są jeszcze takie rzeczy. Tu jest jeszcze takie coś. O, tu jakieś wynalazki są. Ciekawe, czy to zadziała. Czego nie działa? Powinno działać, ale co? Jest do prądu włączone. No nie wiem, coś nie działa. O, tu można sobie zrobić jeszcze jakieś trunki. Proszę bardzo. A tu jest zegar, ten co na zewnątrz pokazuje czas. Popatrzcie, jak to napieprza. Czekaj, gdzie to widać te tryby. No, ciekawe. Taki zegar. Czas jest najważniejszy. Pamiętajcie, że czasu nigdy nie kupicie. Kupicie sobie nowe buciki, nowe spodnie, nowy telefon, ale czasu nigdy nie kupicie. No i co? Można sobie zobaczyć jeszcze przez mikroskop coś. Skałę. Proszę. Trochę książek. Takie pociągi. Mi się zdaje, że najwięcej atrakcji jest tam. Pogoda jest do dupy, bo mieliśmy dzisiaj inne plany, ale pogoda jest taka, jaka jest. Także posiedzimy sobie tutaj. Możemy jeszcze zobaczyć do takich najmniejszych dzieciaczków. Co tu jest? O. Jest co tu robić, naprawdę. Jak macie dzieci, mieszkacie gdzieś blisko, to warto przyjechać. A jak nie macie dzieci, to naprzód trzeba zrobić i później przyjechać. O, to było to, co nie mogłem wejść. Bo tam już jest do sklepu. To tu jest strasznie ten. Strasznie głośno. Uciekam stąd, bo te dzieci. Bo te dzieci normalnie siwy dym. A na zewnątrz jeszcze. Tylko zamknięte jest na zewnątrz. Zamknięte, bo jest zimno, ale takie jeszcze różne rzeźby są na zewnątrz. Proszę bardzo. Można sobie tutaj coś ugotować, marcheweczkę zjeść. Pięknie. Tego wam jeszcze... A nie, to już było. To już było. Najbardziej to jest chyba interesujące dla... Znaczy, no nie, wszystko jest interesujące. Ale ten mechanik jest fajny, nie? Pomyślał ktoś. Dzieciaczki, kurczę, mogą sobie coś po... Potem to robić. O, a tak wygląda ta jazda na Harley'u.
O, bo można sobie zmienić te, można sobie zmienić tło. Jakoś tak. Kurde, w końcu tyle czekałem na autobus, w końcu chyba się załapię. Jako kierowca. Będę jako kierowca, popatrzcie. Jest sygnał. O. Są nawet typy. Kurde. Muszę sobie tam skrzyneczkę później wziąć. Nie no, jest spoko. Nie wiem, czego tamten monitor nie działa. To popsuty jest, ale to ten działa. No dawaj, jedziemy malutki. Tylko nie ścinaj zakrętów. Nie ścinaj zakrętów. Dawaj, daj po sygnale. Dawaj po sygnale. Dobra, panie kierowco, ja wysiadam. Dzyng, dzyng. Także tak to pięknie wszystko wygląda. Jak chcecie więcej takich filmów, piszcie w komentarzu, dajcie łapę, dajcie komentarz, zasubskrybujcie kanał. Chcecie na bieżąco być z takimi materiałami. Jak się materiał opublikuje, żebyście nic nie przegapili, to dajcie dzwonka i wszystko będzie w temacie. Także dzięki, pozdro. Tu jeszcze coś rzucę z tego pewnie Milwaukee, bo tu dużo, dużo rzeczy można pooglądać. Ale ten, ale spoko, nie jest źle. A teraz Cypian śmiga na Harley'u. No dawaj buta, podkręć mu gazu. Dawaj gazu, a skręć kierownicą całkiem w prawo. Działa to czy nie działa? Musisz więcej gazu dawać. Działa, działa, więcej gazu.